Hajo mamaśki, z tej strony Momo i witam was w dość nietypowym vlogu, ponieważ od zawsze chciałam zrobić graffiti i w ostatnim czasie stwierdziłam, że tak, to jest ten czas, w którym ja chcę to zrobić, więc zamówiłam spraye, zamówiłam dysze do sprayi, zrobiłam projekt i w tym vlogu po prostu będę wam pokazywać, jak robię te graffiti. Pomyślałam, że to będzie dość ciekawy pomysł na odcinek, więc tak, mam tutaj paczki, spraye i dysze do spray, także otwórzmy sobie i zobaczmy, jak to wygląda i zabierajmy się szybko, bo jest około 16, jak już, w sumie już jest po 16, a mamy mało czasu do zachodu słońca, także szybko. Okej. Jezu, ile... Jak to jest zapakowane mocarnie? Ja nie mogę. Są! Subciowo. Zobaczcie, tak wyglądają dysze. To się nakłada na spray. A teraz czas na odpakowanie tej wielkiej paczki. Chyba zamówiłam 8 spray. Nie pamiętam dokładnie. Chyba z 8, no bo w ogóle szybko przyszła mi ta paczka, naprawdę. Jeżeli ktoś by się zastanawiał, to dysze zamawiałam z Allegro, a te spraye zamawiałam z przydatny.pl. Polecam, znalazłam dość tanie spraye, tak chyba one kosztowały około 10 zł za 400 ml. Nie znam się, czy to, w sensie nie wiem, czy to jest dużo, czy mało, ale myślę, że to jest tak opłacalnie, o. Pierwsze, co mi się rzuca w oczy, to ten jakże interesujący wypełniacz, jakieś kurde gąbki. Okej, wygląda ciekawie, dobra. 2, 4, 6, 8, tak, 8. O Jezu, czekajcie, muszę wyjąć ten wypełniacz, bo jestem naprawdę zaciekawiona, skąd to jest, ale to się może przydać w cosplayu. Okej, wracając. Mam... O, to są naprawdę duże spraye, wow. Myślę, że się na bank opłaca za 10 zł tubka. Tubka? Puszka. Tutaj macie jakieś parametry, kurde, nie wiem. Okej, więc mam dwa czarne. Różowy i fioletowy, jasny. Jakby to jest fiolet, ale wygląda jak różowy. Tu mówiłam czerwony, niebieski, żółty, no i biały. Dobra, chyba wszystko mamy omówione, więc lecimy, kochani, lecimy, bo nie mogę się doczekać. Okej, wyglądam dość śmiesznie, ale trudno. Bez grzywki, no cóż. Więc tak, uprzedzając pytania, wszystko jest na legalu, także spokojnie. Mam tu parę moich projektów, 8 akot. Pokażę wam, to są napisy, które chcę mniej więcej zrobić. Zaś, jeżeli chodzi o rysunki, to chcę zrobić coś w tym stylu. I tak, wzięłam też rękawiczki, żeby nie pobrudzić rąk. Także odstawię telefon trochę na bok. I teraz sobie przetestuję wszystkie... Albo po prostu na początku czarny spray z wszystkimi końcówkami i zobaczymy jak wyjdzie. Na razie mam tylko jedną rękawiczkę, bo jakby muszę drugą obsługiwać ten. Jezu, czekajcie. O, dość łatwo się tym pracuje, o dziwo. Właśnie sobie sprawdzam końcówki i sobie grupuję tak mniej więcej. Jak pobrudzę ręce, to trudno, ale życie bywa i tak. Co to jest, kurde? Nie mam pojęcia, co to jest, ale dobra. Ła! Gdzie spierdzielasz? Jezu, 10 końcówek mam, ludzie, ja muszę to jakoś ogarnąć. O, to fajne, to mi się podoba. Dobra. Trochę się stresuję, ale myślę, żeby zrobić żabę, co nie? Chciałam zrobić żabę, nie wiem jak mi ona wyjdzie tak naprawdę, ale sprawdźmy. Kurde, ciężko się trzyma jednak te spraye w tych rękawiczkach. Trudno, pobrudzę sobie ręce jak coś. Zmyję się może rozpuszczalnikiem. Jeszcze ktoś jedzie, no super. Ale jak coś, to jest na legale, jak już mówiłam. Dobra. Hej, jak łatwo, kurde, nie spodziewałam się. Dobra, i teraz wytrzymam łapę.
Dobra, i teraz kolorujemy, ale się jaram, ja nie mogę. Po prostu pomieszam niebieski z żółtym jakoś. Jezu, czemu jest taki ciemny, matka. No dobra, bo to przez ten czarny, no to ma sens. Będzie niebieska żaba, ok? Dobra, dobrze, dobrze. Kochani, nie poddajemy się. Ale się jarał, kurde, dobra. To jest śmieszne, o Jezu, spadł ze schodu. Patrzcie to. Czujecie to? Ale fajnie. To jest graficiarska żaba. Biały, bo muszę jej zrobić oczy. Wyranie tych farb jest, o Jezus. O, ona płacze. Dobra, tak o. To się zaraz domaluje, spokojnie. Tak, dobra, ty zrobię. Poświęcimy rękawiczki, cóż. Dla dobra ogółu. Moje ręce to umrą przecież przez to. Okej, okay, idziemy dalej. Okej, okay, mam teraz różowy. Ale blasz. Nie cieknij! Dobra. To było od tego. Okej, okay, teraz mam coś takiego, co robi mega detale, więc... Tylko nie płacz, żabu. Ale jest odprężające, tak mogę cały dzień. No tak, cieknie mi. Jeszcze nie opanowałam, co zrobić, kiedy ci coś cieknie. Ale damy radę. Cień zrobimy, na którym będzie siedzieć, jakby ta żaba. Żabliwa baba. Nie cieknie! No proszę! Żaba będzie smutną żabą, ale życie. Znowu. O Boże, kto wymyślił otwieranie tych farb? Przecież to jest jakaś porażka. Nie cieknij. Przestań cieknąć, no Jesus Christ, tak, o tak wiele proszę. Dalej cieknie. Ale jest ok, jest dobrze. Ok. I teraz trzeba zrobić tylko czerwonym, takie a pretty policzki. Ok. Jezu, pies, cicho sieć. O. O. I chyba git. Jest kinda good. Zaraz zobaczycie efekt końcowy. Myślę, że efekt końcowy jest spoko. Nie cieknij mnie tu! Sio. O. Coś jeszcze nie, no jest okej. Okay. Tutaj bym zrobiła takie tylko... Takie... I wiecie, jak się robi. O tego... Pyk. Ko. Czy się podpiszę? No. Powiem wam, kochani... Chyba mi wyszło. Żaba ogólnie prezentuje się tak. Dorysowałam jeszcze grzyby i spróbowałam zrobić napis anime. To jest taki napis, gdzie nie zmieścił mi się E, ale nieważne. Głównie zrobiłam to, ale zrobiłam jeszcze jedną rzecz, więc zaraz wam pokażę. Zrobiłam jeszcze ten napis Momo. Okej, okay, a teraz się zabieramy i będziemy pokrywać tą ścianę, na której jest moja Elza sprzed paru lat. Także trzeba ją zamalować i zrobić coś fajnego. Więc tutaj będziemy to robić. Teraz przestawię drabinę i niech ktoś jedzie. Potrzebuję drabiny.
Słuchają maski, więc standardowo jest już kolejny dzień, bo oczywiście rozładował mi się wczoraj telefon. Więc pokażę wam moje graffiti, które zrobiłam, już taką całość na żywo, jak to wygląda. I tym samym zakończę ten zacny vlog, także zobaczmy. Ściana prezentuje się tak, tutaj jest Naruto z resztek farb tak naprawdę. Wielki napis Czerniki, wielki napis Momo, wielkie C oraz grafika, którą sobie zaplanowałam po prostu. No i wokół tego jakieś kwiatki, jakieś napisy. I zaraz wam pokażę jeszcze drugą ścianę. I druga ściana wygląda tak, to jest wielkie żabisko i taki trochę nieudany napis, ale jest, żeby być. Kocie, co ty robisz? No, więc tak to wygląda. Mam nadzieję, że mi wyszło. Jeżeli tak, to zostawcie apeczkę w górę, a ja się z wami żegnam. Matane!